Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj już zorientowaliście się po tytule, że jest kwestia wygaszenia słońca. No, chcę tutaj powiedzieć, że niektóre z Państwa komentarze są bardzo symptomatyczne i wręcz dopytujecie się tego, no jeżeli Biblia to blef, to skąd wiemy, że słońce ma być wygaszone. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie pisze o, że słońce zostanie wygaszone, może dokładnie nie w takich słowach, tylko to inaczej. Księżyc tak samo nie będzie miał swojego blasku i tak dalej. Takie różne rzeczy tam są opisane. No ale mi to jest wcale niepotrzebne, ponieważ dobrze znacie moje zdanie na ten temat. Biblia to jest mieszanie naprawdy i kłamstwa, to jest niezły blef, pisane przez tak zwanych Elohim, czyli bogów, czyli diabły i demony. Przez wieki to zostało pisane na podstawie polskich wet. O. Ale ponieważ no, jakieś tam elementy prawdy muszą być, żeby miało to tak zwane cechy prawdopodobieństwa, no to ten element wygaszenia słońca tak samo został wpięty. Nie? Ale musimy się wrócić do historii. Wracamy do czasów złotej ery, kiedy słońca nie było i nie było tych księżyca i też tak samo gwiazd też nie było, nie? No i teraz powstaje pytanie, które Państwo też zadawaliście. W jaki sposób no, była noc, jeżeli pałac był odpalony, nie było słońca, nie było księżyca, nie było gwiazd, nie? A więc powstaje takie bardzo fajne pytanie, no jaka była wtedy sytuacja? I kiedy pałac był odpalony, on się świecił, dawał energię życiową, dawał ludziom życie wieczne z pomocą, przecież za pośrednictwem kolumn nieba. Ta energia z pałacu spływała na ziemię, między nimi, tymi kolumnami nieba, drzewami Edenu. Ludzie żyli wiecznie, no właśnie ludzie. No a więc oni z zasady nie umierali. A więc teraz powstanie, jak oni tam funkcjonowali w tych czasach, kiedy był pałac odpalony. To był taki swoisty półmrok. Ja wiem, trudno to tak opisać, powiedzmy, ale powiedzmy, że to byłoby takie życie w cieniu. No w cieniu, no możemy, jeżeli dzisiaj na przykład w cieniu sobie gdzieś tam byśmy mieszkali, a ostro by słońce świeciło, to też można się gdzieś tam rozłożyć na hamaku i się huśtać i spać. A więc nie było potrzeby tego cyklu, tak zwany dzień-noc i tak dalej. To nie było potrzebne, no bo był cały czas taki półmrok, taki cień i tak dalej. Kolumny nieba też dawały ogromny cień. Te światło z pałacu, które przechodziło przez tak zwane gałęzie tych drzew Edenu i to było równomiernie rozłożone po całej ziemi, te drzewa Edenu, kolumny nieba. A więc nie było takiej potrzeby, żeby właśnie tak jak dzisiaj jest po całym dniu Charuwy, to po prostu wszyscy się modlą o noc, bo można się przynajmniej wyspać, nie? No i każdy jest przyzwyczajony, że trzeba spać, nie? No bo w nocy się można nie spać, no ale to jest później rano, są konsekwencje, te są w dzisiejszych czasach, już w czasach, my żyjemy w tym okresie czasów polodowcowych, o może tak. Żyjemy po czasach złotych ery, czyli w czasie już tej egzekucji i nowego systemu, nie tego diabelskiego systemu, diabelsko-demonicznego, który funkcjonuje w tej chwili. No a więc nie było to takiej właśnie tak, dlatego nie było dnia i nocy, a ludzie sobie funkcjonowali. No i teraz, co chcemy powiedzieć odnośnie tego wydarzenia, wygaszenia słońca. A więc skąd my to wiemy? No tutaj jeden z widzów napisał fajny komentarz. No skąd my to wiemy? No i właśnie. Stąd to wiemy z tak zwanej odwróconej historii. Ja już mówiłem w paru filmach wcześniej, to o tak zwanej odwróconej historii. Że w tej chwili, co się, te wydarzenia, które w tej chwili się dzieją, one są praktycznie odwróceniem historii. Odwróceniem tego, co było kiedyś. Tak samo jak wtedy. W momencie, kiedy ojciec wyłącza pałac, niszczy mrozem całą cywilizację demoniczną, która funkcjonowała, ci wierni ludzie schowali się pod ziemię, ci tak zwani hiperborejczycy,
Oni się schowali, to właśnie to byli Polacy, Słowianie, a więc to, to wszyscy właśnie zajmowali te tereny właśnie dzisiejszej Polski, północnej części Rosji. To były te tereny, gdzie oni byli schowani pod ziemię i przeżyli ten najazd mrozu. Bo w momencie wyłączenia pałacu powstał tak potworny mróz, że tutaj jeden z państwa też jakby słusznie to zauważył, że w zamrożonych mamutach jeszcze były świeże kwiatki, a więc one nie zdążyły się rozłożyć. Jeżeli te świeże kwiatki, które były zerwane i zjedzone, a mamut został zamrożony, to on musiał być zamrożony w 4 godziny. Czyli cywilizacja demoniczna, wszystkie hybrydy zostały wybite w 4 godziny. To jest bardzo ważny wniosek. Ojciec zniszczył cywilizację demoniczną, hybrydy, te pierwsze hybrydy, te wielkie takie hybrydy, no i część zbuntowanych ludzi, czy też tych terroryzowanych przez hybrydę, no te takie, które miały po parę metrów albo po 20 parę metrów, te hybrydy zostały zamrożone. No i jak już zostały zamrożone, to w tym momencie, wrócę tutaj do tych myśli wcześniejszych, diabeł na biegu montuje słońce z tego przekaźnika światłowodowego. Bierze powiedzmy jeden z owoców drzewa Edenu, no i umieszcza w energii Torusa i w ten sposób słońce krąży, nie? Zaczyna krążyć, roztapiać epokę lodowcową i ten stapiający lód wchodzi w niecki oceaniczny i tak powstają morza i ocean. No i dobra. To teraz jaka jest tutaj technologia, technika odwróconej historii. A więc demony są wściekłe z tego powodu, że ich cywilizacja, którą budowali przez wiele lat, wtedy została zniszczona i teraz z zemsty chcieliby, żeby tą garstkę wiernych Bogu ludzi, tą garstkę praktycznie, tak samo zgładzić na zasadzie mrozu. To jest odwrócona historia, czyli tak samo jak Bóg włączył pałac i powiedzmy mróz wyrżnął hybrydy, to tak samo chcą wyrżnąć całego rodzaju ludzki i nawet poświęcić hybrydy. No już mówiłem wcześniej, że 90 parę procent to są hybrydy, to jest hybrydyzowane społeczeństwo, nawet w Polsce. I po prostu w tym momencie powstaje taki numer, że demony nawet poświęcą hybrydy, żeby po prostu tą garstkę, żeby cały ten genotyp, tą garstkę ludzi, ten genotyp Boga, żeby zlikwidować. A więc tak samo jak zmontowali słońce, to te słońce będą chcieli wyłączyć. Wyłączyć będą chcieli, po prostu wygasić. Już w tej chwili można powiedzieć wręcz autorytatywnie, państwo też dobrze o tym wiecie, że majstrowane, coś tam majstrują przy tym przekaźniku, czyli przy tej latareczce, czyli ten promiennik słońca, oni tam majstrują, dlatego okresowo ono pulsuje albo wygląda słońce dziwnie, to zauważacie, po prostu to bardzo dużo osób zauważa, nie tylko w Polsce, ale tylko za granicą i filmuje to właśnie te wszystkie takie anomalie słoneczne, że coś z tym słońcem jest nie tak, no bo w tym promienniku słońca tam majstrują demony. Pamiętajmy, to jest ta sama zasada. Jeżeli oni zamontowali wtedy, żeby na biegu, powiedzmy, zamontowali ten przekaźnik Słońca i Księżyca, to teraz mogą to zdemontować. Co ciekawe, jednego z komentatorów, 8-letnia córka, jeżeli się nie mylę, albo syn, córka, no powiedzmy 8-letnie dziecko, to tak już dokładnie, to właśnie pisze w komentarzu, że to dziecko 8-letnie miało sen, że nie ma słońca, nie ma księżyca i nie ma nawet elektryczności. A chyba dobrze pamiętacie, że kiedyś na listopad prorokowano, no przynajmniej tam w internecie, tam powiedzmy, taka informacja została podana, że będą ciemności w listopadzie. O, coś w tym stylu. Ja to powiem tylko ogólnie, bo chcę powiedzieć państwu, że ludzie dostają bardzo dużo snów co do włączenia pałacu. O, to jest też bardzo ważna myśl.
co do włączenia pałacu, czyli on zostanie odpalony. A więc dużo osób dostaje właśnie takie sny. A więc te sny nie są takim przypadkowym, że komuś się tam śnie, wyszedł odpalony pałac. Najwyraźniej jest to dziełem samego ojca, jak i dziełem jest wibracji. A więc te wibracje też mają na to wpływ, na zrozumienie ludzi i stąd te wszystkie też sny, które według moich tutaj ocen, ja tutaj otrzymuję od Państwa maile różne, a więc to pochodzi od ojca, więc w jaki sposób ojciec uprzedza, że on to włączy ten pałac, odpali ten pałac, ale w którym momencie on to zrobi i w którym momencie może nastąpić ta próba wyłączenia na krótko, a na długo to nie da rady po prostu, bo tak, bo ludzie się nie schowają. Jeżeli będzie wyłączone słońce, to ludzie się nie schowają, nie ma bata, nie ma się gdzie schować, ukryć i tak dalej. No można coś tam podgrzeć, jakąś temperaturę powiedzmy, gdzieś tam na wsi, gdzieś tutaj gdzieś palić w piecu i tak dalej, ale ten numer nie przejdzie. Dzisiaj straszą kolejno jakąś zimą po minus 40 stopni, nie? No to jeszcze załóżmy, no to dobrze, jak się wyłączy całkowicie, no to ci wszyscy w tropikach to tam po prostu idą od razu do piachu przy straszliwych mrozach. W tej chwili na tak zwanej poniżej równika mamy, już pochodzi się, przybliża się lato, jest wiosna jakby, coś w tym stylu. Poniżej równika, czyli Australia, Ameryka Południowa i tak dalej, nie? Afryka, to się już po prostu tam jest taki klimat, no można powiedzieć wiosenny, powiedzmy według wiosny tamtych czasów, nie? Czyli według wiosny, no takiej geograficznej, nie? W tej chwili, ale jak to powiedzmy zostanie ścięte, że słońce wyłączone, to ciemności są i wiadomo, to jest całkowity paraliż i wiadomo, jest zamrażanie się, spadek temperatury jest tak potworny, tak samo jak w czasach wyłączenia pałacu praktycznie. Praktycznie następuje zamrażanie. No i teraz zamrażenie wszystkiego. Ludzi i tak dalej, ludzi, hybryd i tak dalej, wszystko tam następuje. I teraz w tym momencie, co powoduje jakby następne pytanie? No to w którym momencie ojciec odpali ten pałac, który się wielu ludziom śni? Odpalony pałac. W którym momencie? On to zrobi w tym momencie, kiedy będzie największa korzyść dla ludzi, jeżeli chodzi o zrozumienie. Czyli w odpowiedzi, tak, to będzie moment taki wybrany, gdzie to odpalenie pałacu odniesie największy skutek. No bo słuchajcie, no się nie ma co dziwić, że szereg ludzi ma gdzieś Boga, odpalenie pałacu, w ogóle niebocentryzm i tak dalej. Hybrydy to już w ogóle, niebocentryzm out, nie? To ich w ogóle nie obchodzi. Oni mogą to przyjąć tylko czysto informacyjnie, że coś takiego jest. Ale oni tym nie żyją, ich to nie obchodzi i tak dalej. Co jeszcze chcemy tutaj powiedzieć w tym zakresie, że powstaje też pytanie następne, które będzie doprowadzać do takiej sytuacji, no jak to szczegółowo będzie wyglądać wszystko. No jeżeli będzie odpalony pałac, to wtedy mamy robić, a więc słuchajcie, w tych szczegółów Ojciec Niebiański nikomu nie podał. Nikomu nie podał. Dlatego nie jest wiadomy, co będzie dalej. Dzisiaj na przykład zauważyłem, że szereg ludzi, obywateli różnych państw, interesuje się sprawami politycznymi. Są tysiące kanałów, znaczy no może dziesiątki kanałów, gdzie się znajdują komentowaniem wydarzeń politycznych. Komentują różne rzeczy, przewidują ekonomię i tak dalej. Słuchajcie, w tym momencie to jest wszystko pierdoły, dzikie węże i rajskie ptaki. To wam powiem. Ponieważ jaka jest sytuacja generalnie, jeżeli chodzi o te rzeczy? Proszę zwrócić uwagę, że pół roku trąbiono, że 23 września będzie koniec świata. No dobrze. Czym się skończyło? Atakiem na pałac. Czyli, a więc nastąpiło coś. W
Walki trwały prawie miesiąc o pałac. Numer nie wypalił, Bóg się ostał. A oni dalej myślą, co tu zrobić. I znów wyznaczyli następną datę. Czyli cała aktywność to jest po stronie demonów. Cała aktywność. Oni 19 tego miesiąca wyznaczają następną datę końca świata. A więc znów coś się będzie dziać. To nie znaczy, że będzie koniec świata, bo nie co chwilę jakąś akcję szykują, powiedzmy jakieś daty, bo za każdą datą idzie jakaś akcja. A więc jeżeli pozbieramy to do kupy, no to może być tak, że oni sobie wzięli wariant tego typu. Wyłączamy słońce i zobaczymy, co zrobi ojciec. Może wyjdzie z nory, jeżeli można tak to nazwać. Że oni chcą wykurzyć lisa z nory, ponieważ szturm pałacu nie był, po prostu zakończył się niepowodzeniem. Demony dostały ataku wściekłości do tego stopnia, że no, my nawet mieliśmy tutaj, może nie tutaj, tylko byliśmy w Polsce, no to były tam się działy różne cyrki z demonami. Tutaj nam to podsuwano różnych tam, powiedzmy, różne hybrydy. Podsuwano nam tego hybrydy z demonami, to wiadomo, to już cała jazda. Ja bym mógł tutaj opowiadać cały czas, co się działo w Polsce, ale słuchajcie, to, że powiedzmy my niebocentrycy jesteśmy na ten temat jakby uczuleni, ponieważ no, jesteśmy pod tą presją. Pod presją hybryd demonów i tak dalej. Oni nie odpuszczają. Oni właśnie takie osobniki, które jak najbardziej starają się żyć tym niebocentryzmem, wiedzą. No tym bardziej ja tutaj starałem się przez parę lat Państwu powiedzieć, jaka jest prawda. I nadal to robię. Tutaj jeszcze tutaj Wiola mnie wspiera w tej całej akcji, bo teraz jest tak zwana, jakbym powiedział, nowa jakość. W ogóle to jest jakby niebocentryzm wszedł na trochę inny poziom, ale bardzo dobry. Byli bardzo ciekawy. Państwo piszecie maile, komentarze, wszystko się tutaj kręci jak najbardziej. Ale o czym to wszystko świadczy, że demony zostały tymi niepowodzeniami rozwścieczone. I oczywiście z automatu wychodzą na nas różne hybrydy. Z automatu, to jest po prostu na zasadzie pożycz dychę, starają się różnymi metodami, sposobami wychodzić na nas hybrydy z demonami. Nie? I w jaki sposób, żeby nas zmotać, żeby nam powiedzmy jakby popsuć szyki, jakby wywrzeć presję psychologiczną. Odpuść temat, nie gadaj, out. No, to są szczegóły. Ale wracając do tego 19 listopada, jakby zbierzemy do kupy, czyli ta cała aktywność ich, demonów, to właśnie polega na tym, że oni ogłaszają datę i to znaczy, że coś się będzie dziać. A więc jeżeli im wypali, to coś zrobią. A jak im nie wypali, to będzie cisza, przejdzie następny dzień, będą myśleć, aha, dobra, trzeba teraz trzeba jakiś numer następny wyciąć. No bo po co są te daty? Czyli mieliśmy 23 września, a teraz mamy 19 listopada, jeszcze wcześniej coś było 4, 5, coś miało być, nie, ale powiedzmy widocznie im coś nie wypaliło. A więc to cały czas po prostu jest ostra jazda bez trzymanki. Po prostu oni są rozcieszeni faktem, że sobie z Bogiem nie poradzili. Pałac się ostał, Bóg się ostał, no i po prostu, a wibracje są. Widzicie, że wibracje, to właśnie to wibracje powodują rozcieszenie demonów, rozcieszenie hybryd, pogorszenie ich stanu zdrowia hybryd. Maski mają zdjęte. Aha, no właśnie, tutaj wiele podpowiada, mają tak zwane maski zdjęte, bo bardzo trudno im się kamuflować. W tej chwili już jest praktycznie niemożliwe, żeby hybryda się zakamuflowała, bo ona się prędzej czy później gdzieś tam na czymś wysypie. I nawet te hybrydy, które wychodzą na nas, to one się też wysypują. To jest tylko kwestia czasu. One tam mogą, powiedzmy, coś, jakiś czas tam, powiedzmy, udawać przyjaciół, nawet mogą udawać niebocentryków, jak najbardziej. Mogą udawać, jeszcze ja nawet parę lat temu pamiętam jednego takiego, taką hybrydę, która założyła sobie bloga, żeby ściągnąć i tam popychała propagandę religijną. Sobie taka hybryda zrobiła bloga konkurencyjnego. Ja też miałem bloga.
po to, żeby po prostu całą tą część widzów ściągnąć, powiedzmy, z tej, z tych... O, tutaj mam kota. Kot, dobra. Kot przyszedł. Żeby ściągnąć po prostu część widzów, czytelników, bloga, żeby ich tam po prostu kołować, no bo żeby można było później, jak ktoś tam się wbije w kult, albo się zatrzyma przy kulcie, nie opuści kultu, żeby można było z niego ssać energię do życia. No bo to głównie na razie tylko o to chodzi, żeby ssać, a docelowo chodzi o to, żeby po prostu człowiek nie poznał prawdy. Jak nie pozna prawdy, no to zgodnie ze sprawiedliwości, no to wiecie, co się dzieje, co się powinno dziać. To nie muszę tego mówić, nie? Że ktoś nie chce poznać prawdy, a więc no, będzie miał jeszcze tutaj okazję ją poznać, ale no, jak się to już, powiedzmy, te wszystkie sposoby czy techniki, które będą dane przez Ojca, żeby ludzie poznali, prawdę, bo hybryda nie pozna prawdy nigdy, to nawet to jest wybite, można sobie to wybić z bani, jak to się mówi, nie? Tak kolokwialnie, nie? A więc tak to wszystko wygląda. To Państwu chciałem właśnie powiedzieć na ten temat, że w sumie ojciec zmienił wibrację i to spowodowało ruchy demonów i hybryd. O, w ten sposób. Także cała inicjatywa w tej chwili wygląda to tak. Ojciec rzucił karty, a oni muszą stówę ugrać. Tak, trzech gra w tysiące, nie? Dwóch gra w tysiące, nie? Każdy jest tam, czyli w tym momencie są demony na musiku. Oni muszą ugrać stówę, tak? Gramy w tysiące, nie? Trzeba stówkę ugrać, nie? Czyli oni teraz chcą ugrać stówę. Można tak to powiedzieć śmiesznie, że oni chcą ugrać w stówę. I dlatego stąd te daty są 19, tam jeszcze poczekajcie, to 19 minie. Jak im nie wypali, no to wyznaczą następną datę. No ale już wcześniej też wyznaczawali daty. Przecież jeden śpiewał, ten co poszedł do piachu, Last Christmas. Jeden poszedł do piachu, ale wcześniej jeszcze inny taki z taką czapką na głowie rybią, to powiedział, że to jest w zeszłym roku miało być ostatnie święta, nie? No teraz do świąt, do tak zwanych świąt, no to mamy przecież my ponad miesiąc, nie? A więc słuchajcie, generalnie powiem Państwu jedną rzecz, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tu się co chwilę coś dzieje. I Państwo też to czytacie, że to się cały czas coś się dzieje. A więc no, trzeba być czujny, obserwować wszystko, co się dzieje. A ja Państwu właśnie chciałem odpowiedzieć na te pytania. Gdyby były jeszcze inne pytania, a tego jest trochę, no to też zrobimy film i odpowiemy na te pytania. A ja może jeszcze dodam, że te wibracje, to wiadomo, że mają wpływ nie tylko negatywny na hybrydy, ale mają dobry wpływ na ludzi, to przypomnę, bo o tym Mariusz mówił nieraz. I stąd ludzie mają wizję, mają sny. Mają zrozumienie. I uwierzcie, tak, że bardzo wielu ludzi do nas pisze na ten temat, że albo mają sny o odpalonym pałacu, albo mają wizję. Tak. Także wibracje na to na pewno też mają wpływ i tak jakby Bóg Ojciec nie zostawił nas tak na pastwę losu. Tak nie jest. Zostawi nas na pewno. I tak, i dlatego ten pałac, no proszę, może tak, wracam jeszcze tutaj do tej kwestii. Załóżmy, proszę sobie wyobrazić wyłączenie słońca, księżyca nie ma, gwiazd nie ma, czego tam jeszcze nie ma. I światła też nie ma, nie? Zgodnie z snem tej ośmioletniej córki, tego widza, nie? Tego nie ma, a więc słuchajcie, no niech spadnie temperatura na tyle, powiedzmy, co tego, chociaż tutaj wieszczą, powiedzmy, srogą zimę, po minus 40, a więc w tym momencie ojciec odpali pałac, żeby uratować ludzi. O, to chciałem powiedzieć, że on zrobi to w odpowiednim momencie, nie w takim momencie, jak nam się wydaje, tylko w tym momencie, żeby była odniesiona przez ludzi jak największa korzyść i żeby powstał precedens prawny, na mocy którego będzie można zrealizować sprawiedliwość. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.